Siemaneczko, kochani, witam Was na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj mamy bardzo dużo paczek. I są to paczki, które zamówiłam na Shopee i nie tylko, bo jedna paczka jest z Vinted. Większość paczek jest z Shopee. Przepraszam, że dzisiaj się nie pokazuję, ale jest godzina pierwsza w nocy. Ja wróciłam z pracy, jestem zmęczona i czuję, że nie jestem w stanie pokazywać swojej twarzy w takim momencie, ale nie mogę się doczekać, kiedy otworzę te wszystkie paczki, bo ja już po prostu czekam całe prawie 2 tygodnie, więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, serdecznie Was zapraszam do wciśnięcia przycisku subskrypcji i oczywiście do zostawienia łapki w górę. A więc czekałam na te paczki około 2 tygodnie, aż mi się uzbierają, więc przechodzimy do otwierania. Nie patrzyłam, co jest w środku, tylko nacięłam sobie otwarcia, żeby z nimi nie walczyć. I tak sobie pozwolę je jakby, może otworzę tą po prostu, żeby nie było tutaj widać moich danych. Tak jak widzicie, rozcięłam sobie, ale nic nie wyciągałam do środka, więc nie wiem, w której paczce co jest. Dobra, tutaj mamy jedno maleństwo. I oczywiście będziecie dostawać tutaj w rogu informacje o tym, jak to wyglądało na stronie. A w tej paczuszce mamy takie maleństwo. Już to otwieram. Później to sobie spróbujemy wszystko połączyć, bo to wszystko jest jakby do jednej rzeczy. Tutaj zamówiłam sobie takiego chokera, czy jak to się tam nazywa. Nie choker, tylko... A nieważne, nie wiem jak to się nazywa. Do bransoletki. I jest on z taką psią łapką, serduszko. Jak wiecie, ja mam pieska i bardzo kocham pieski, więc nie mogło tego zabraknąć. Okej, kupiłam to za około 2 zł, więc bardzo tanio. Nie wiem, z jakiej to jest wykonane, pewnie z jakiegoś metalu, bo nie sądzę, żeby to z czegoś lepszego było wykonane, ale od razu podkreślę, że kupuję to na Shopee, bo chciałam sobie kupić oryginalną bransoletkę i oryginalne zawieszki, ale po prostu nie wiem, czy będę w stanie to nosić, bo nie jestem przyzwyczajona do żadnych bransoletek. Więc przechodzę dalej, otwieram kolejną kopertę. Okej, mamy tutaj kolejną jedną rzecz. I jest to kolejna zawieszka, ta mi się akurat bardzo podobała i ona kosztowała też chyba 2 złote i to jest taki a la łapacz snów z takimi piórkami tutaj, więc też mi się bardzo podobała. Zobaczymy, czy będę po prostu w stanie to nosić. Jedziemy dalej do kolejnej paczki. Tutaj jest sama bransoletka. Jak widzicie, niby jest oryginalny woreczek do niej. No ale wiadomo, to na każdym można wydrukować, ale fajny woreczek, nie było go na zdjęciu, było to w pudełeczku. I tutaj mamy naszą bransoletkę. A więc bransoletka wygląda w ten sposób. Bardzo się świeci. Bo ja się zastanawiam, czy ona mnie nie będzie, jak ona będzie się ruszyć, czy ona mnie nie będzie chwytać za skórę, bo kiedyś miałam podobną bransoletkę. Tutaj ma takie serduszko i z drugiej strony ma napis. To serduszko się chyba otwiera z tego, co czytałam jakoś. Ja zaraz to rozwalę, wiecie? Okej, wygląda to git. I oczywiście Lupilu gryzie kraty, bo przed chwilą spała, a teraz nagle już nie śpi. Więc zaraz spróbujemy sobie nałożyć te zawieszki na tą bransoletkę, ale jeszcze otwórzmy dalej, bo to nie wszystko. Tutaj jeszcze z tego samego zamówiłam sobie 3 zawieszki. Jedna jest z... jednorożcem. Szczerze nie wygląda on za dobrze i tutaj ma takie ostre krawędzie, więc może to nie być fajne. Druga jest z myszką. Jak wiecie, tutaj mam swoje myszki gryzące, jedną teraz. I ostatnia jest najładniejsza, najbardziej mi się podoba, z tęczą. One też kosztowały po jakieś 2 złote, a bransoletka kosztowała chyba z 15. Ale to, jak mówiłam, na próbę. Dobra, ja założę te cuda na to i zobaczymy, jak to wygląda. Założyłam to, mogła być troszkę cieśniejsza, ale wziąłam największą, bo się bałam. I chyba źle założyłam zawieszki, bo tutaj widzimy tył. Powiem Wam, że nieprzekonana jestem do tego jednorożca, bo on się obraca. Bardzo mi się podoba ta zawieszka, może zostanie. Łapka też mi się podoba. No zobaczymy, jakoś to sobie... ogarnę. Ogólnie tak na testa, spoko, zobaczę, czy będzie mi się to podobać, czy mnie będzie to denerwować. Ja nie jestem przyzwyczajona do bransoletek,
A jeśli bym chciała wydać właśnie taką większą kwotę na jakąś tam bransoletkę, no to jednak chciałabym wiedzieć, że ja na pewno będę w niej chodzić. Bo jak się okaże, że ja nie będę w tym chodzić, no to lipa trochę wydawać grubą kasę, bo one wcale nie są takie tanie. Dobra, lecimy dalej. Szybciutko, nie będę przedłużać. Oczywiście Grubson w tle gryzie kołowrotek, bo chce coś. Otwieram kolejną paczkę. A w kolejnej paczce mam coś, co chciałabym sobie porobić w wolnym czasie. Nie wiem, czy oglądacie TikToka. Ja lubię oglądać TikToka. I na TikToku wyświetlają mi się takie filmy, jak dziewczyny wyklejają fajnie sobie zeszyt, czy mają jakieś tam książkę i fajnie sobie wyklejają w różny sposób takimi różnymi naklejkami te zeszyty i tworzą jakąś fajną historię. Ja zamówiłam na razie trochę tych naklejek, ale oczywiście jeszcze nie doszła mi kolejna paczka. Ja otworzę to i pokażę Wam mniej więcej, o co chodzi. A więc okej, mamy takie różne planety w tym zestawie. Mamy jakieś tam bilety i inne takie, o. Naprawdę fajny, duży zestaw różnych naklejek i można to fajnie zaprojektować. Mi się to podoba, jak właśnie te dziewczyny to wyklejają. I postanowiłam spróbować. Tutaj oczywiście w rogu macie, gdzie to kupiłam, za ile też powinno być napisane, bo ja już nie pamiętam, ale to była jakaś groszowa sprawa, jakieś, nie wiem, 7 czy 8 zł. Więc tak Wam pokażę, tylko może Wam podzielę to, o. Bo tu wszędzie mi to lata, ja nie chcę tego pogubić. Ja muszę znaleźć jakieś miejsce, o, widzicie, fajne. Tylko jeszcze zauważyłam, że w zestawie było narysowane, że jest do tego penseta, której nie ma. Więc nie wiem, czy to był taki chwyt marketingowy z tą pensetą, czy o co chodzi z tą pensetą, ale ja jej tutaj nie widzę. Więc takie naklejki sobie wzięłam. Zaraz przejdziemy do kolejnej paczki. Może weźmiemy z tej strony. Oho, coś jeszcze wypadło. A więc wypadło oczy. To jest bardzo ważne, co ja chciałam dostać. Tu widzę, że wypadł jakiś pędzelek. Jakiś dziwny. Jakiś taki beznadziejny, dziwny pędzelek. Ale okej, przynajmniej go dali, a nie tak jak tam mówili, nie dali. No i zamówiłam sobie takie sławne oczy, które są na TikToku. Super. Jestem zadowolona bardzo. Bardzo fajnie wyglądają. Są dosyć takie jakby gumowe, klejące. Ciężko mi opisać to. Widzicie, brązowe. I są to oczy do tworzenia fajnych makijaży. Można tworzyć brwi, oczy, można doklejać rzęsy. No po prostu naprawdę do dużo rzeczy to się przydaje. I ja bym chciała spróbować na czymś takim, ponieważ nie mogę malować nigdy oczu na sobie, bo mam sztuczne rzęsy. I nie chciałabym ich tam potem walczyć z nimi i je oczyszczać. To bym chciała popróbować coś fajnego tutaj. Więc dajcie znać, czy Wam się podobają takie filmy. Na pewno nagram coś na TikToku, ale czy jesteście ciekawi, jak to wygląda, to mogę nagrać coś tutaj dla Was, z takimi oczkami. Bardzo fajnie, z tego jestem zadowolona. Kolejna paczka, oho, tutaj coś się dużo dzieje. Tutaj się, o, nawet nie zaklejone, tutaj jest kilka rzeczy. Już Wam pokazuję, bo chciałam kupić kilka rzeczy właśnie do tych oczu. I chciałam przetestować jakość, na przykład podróby, paletki, Huda Beauty. Mam oryginały w domu, więc chciałabym też spróbować podróby. Choć wydaje mi się, że zamawiałam inny odcień opakowania, bo nie przypominam sobie, żebym zamawiała z jakimś badziewiem przyklejonym do tego. No ale cóż, możemy się spodziewać za tam, nie wiem, 10 zł czy ile. Dziwne, dobrze, że się nie posypała. Kolory wyglądają ok. Nie będę teraz robić swatchów, bo chcę zostawić wszystko na inny film, bądź do oczu, bądź na inny film. Jeśli jesteście zainteresowani, to dajcie znać. Nagram też film z taką rzeczą. Kolejną rzeczą tutaj widzę, że będzie fajnie wygląda, jak taki kartonik mleka. Czy to się da inaczej? To się da otworzyć. I tutaj mamy błyszczyk brzoskwiniowy. Zaraz sobie zobaczymy,
O matko, nie wiem czy otworzy. O, dobra, otworzyła. Jak to wygląda? To ma taki. O Jezus, jaka to jest nonówka. Czy to tak się. Nie, to jest przezroczyste. Widzicie, tak się błyszczy. Fajnie, taki malutki, można gdzieś sobie wrzucić. Ja często korzystam z pomadek takich bezbarwnych. No i delikatnie pachnie taką brzoskwinką, ale taką wziąłam sobie na usta. Fuj. To jest chyba taki błyszczyk, którego nie możecie jeść, bo jest tak obleśny, że nie wiecie, co w nim jest, żeby go nie zjeść. No ale nieważne. Jest błyszczyk, on kosztował, nie wiem, 3 złote, 4 złote. Tam macie wszystko z boku napisane. Tutaj mamy kolejną rzecz. O, i to wygląda ładnie. Ja już wiem, co to jest. Oczywiście z boku Wam się wyświetla. I to jest taka fajna, przezroczysta pomadka. Ja lubię takie pomadki. Z kwiatkiem w środku. Bardzo ładnie wygląda. Bardzo mi się to podoba. One też kosztowały grosze. Nie wiem, czy ona jest zmieniająca kolor, więc tutaj sobie pomaluję kreskę. I tak, trochę zmienia, trochę się na różowo. Nie wiem, czy Wy to widzicie w tej kamerze. Ale widać, że trochę ona na taki delikatny, różowy odcień barwi. Ale spoko, bardzo mi się podoba ta pomadka. Fajnie, nie miałam czegoś takiego. O matko, strasznie pachnie, niestety. Pachnie wiecie czym? Tak w lumpeksie pachnie, jak ta pomadka. Nie, nie podoba mi się zapach. Teraz widać bardziej, jaki to jest kolor. Podoba mi się bardzo z wyglądu, ale kolor jest... I tutaj mamy ostatnią paletkę. Dobra, już jestem. Chwilę powalczyłam, ale niezbyt długo. I tutaj wzięłam sobie taką brokatową paletkę. Ona też niewiele kosztowała, chyba jakieś też 7 czy 5 zł nawet. Macie oczywiście z boku tutaj info co do tej paletki. Otwórzmy sobie, bo ona ma takie brokatowe opakowanie i nie widać do końca, jak ona wygląda w środku. Dosyć ładnie wygląda. Jestem ciekawa, jaka jest jakość tych cieni. Tutaj czuję suchy brokat, więc zachwytu nie ma. No, tu już troszkę lepiej. Jeszcze sprawdzimy sobie ten. No, myślę, jak na malowanie po takiej paletce to będzie spoko, więc po oczach paletce. Otwieramy kolejną paczuchę, która jest dosyć ciężka. Aha, w niej są dwie paczuchy, dlatego jest ciężka. Okej, to weźmiemy sobie tą mniejszą może. I mamy kolejną paletkę. Otwieraj się. Dzisiaj dobrze, że otworzyłam te paczki, bo bym chyba nigdy tutaj nie nagrała tego filmu. A więc kolejna paletka prezentuje się w ten sposób. Bardzo ładne kolory. Oczywiście muszę to zedrzeć, bo ja nie mogę, że u mnie takie coś być. Bardzo ładne kolory. Tu już widzę od razu przez wierzch, że tutaj coś poszło nie tak z tym pomarańczowym, bo widzę jakieś drobinki zielonego. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Ale na przykład spróbujmy sobie kolor żółty. Z tego co wiem, jest ciężkim kolorem do uzyskania. No, może jeszcze pomarańczowy. Ten różowy neonowy. Może ten turkusowy. No, jak na paletkę za 15 zł, może być. Więc okej. Dobra, ostatnia paczucha. A nie, przedostatnia. No i dobra, i tutaj mamy kilka rzeczy. Przede wszystkim, ja jestem w szoku, że to w ogóle takie przyszło. Spójrzcie, zamówiłam opakowanie 100 płatków róż. I zamówiłam dwa opakowania, bo stwierdziłam, fajnie będzie tak posypać do zamówienia, że fajnie to będzie wyglądać. Czy wy widzicie, co przyszło? A zobaczcie obok. Jak to miało wyglądać? Błagam Was, po prostu ja mózg rozwalony. To jest chore. Sprasowali, żeby było jak najwięcej. Ktoś siedział i układał te 100 płatków, żeby... Nie, no nie wierzę, dobra, bez komentarza. Kolejną rzeczą... O, to jest ciekawa rzecz. Widziałam to na dużych TikTokach, jak dziewczyny malowały sobie usta taką trwałą pomadką, którą potem zrywały. Więc jeśli byście chcieli test tej pomadki, to dajcie znać w komentarzu, chętnie ją przetestuję. Ona też kosztowała około, nie wiem, 2 czy 3 złotych. Tu jestem ciekawa, co jest za paletka.
No, ta wygląda nawet ładnie, wam powiem. Dość ciekawie. Patrzcie. Tu mamy taki chyba mokry cień. O, taki mega jasny. Tutaj spróbujemy tego. No, nawet ładny. Czego jeszcze spróbujemy? Może tego. Ten środkowy jeszcze. Który palec mam czysty? No, powiem wam, że ten jest bardziej kremowy. Bliżej do tego, te mają do siebie konsystencję, a te są bardziej takie pudrowe. No, ale za tą cenę. Ja te paletki kupiłam właśnie do tych oczu, żebym nie zużywała za dużo swoich takich cieni bardzo wartościowych, bo trochę mi szkoda na takie zabawy. Na pewno coś tam wyciągnę ze swoich ulubieńców. No, ale głównie, żeby się uczyć, to myślę, że na takich tańszych. Dobra, zmyłam się. Mamy tutaj jeszcze coś. A, wiem, to jest róż. Ładne bardzo odcienie były tych róży. O nie, a przyszedł pomarańczowy. Ja jestem załamana. Dobrze, że on nie kosztował za dużo. Jestem ciekawa, czy będzie też pomarańczowo wyglądał. Widzicie, ma tutaj taką brzoskwinkę. Ale czy pachnie brzoskwinką? Nie, pachnie takim babci różem. No nie, to będzie ewidentnie taki ceglany pomarańcz. No nie wiem, może jakby tak malutko nałożyć, to może to by jakoś wyglądało. No nie wiem, ale taka ceglana pomarańcza. I mamy tutaj, ja już wiem co to jest rozświetlacz w płynie. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i powiem wam, że w opakowaniu nie wygląda za ciekawie. Bo jest jakby, nie wiem czy to widać, on jest jakby niedopełniony do końca. O, już pudełka mi spadają. Wygląda tak, ale spójrzmy, jak to wygląda tutaj. No tutaj wygląda całkiem nieźle. I tak go rozprowadzić. To całkiem nieźle to wygląda. Okej, okay. Na pewno w czymś to wytestujemy, spoczko. A tutaj z boku macie obok tego produktu, jak powinien wyglądać. Dobra, mamy ostatnią paczkę i ona już nie jest z Shopee, ona jest z Vinted. I kupiłam tą paczuszkę za 15 zł, tak jak mówiłam, do wyklejania tych moich właśnie zeszycików, które chciałam spróbować, stworzyć te fajne stronki. I zamówiłam taką paczkę, pani miała pełno tam rzeczy, jakichś cudaków, więc sobie zamówiłam. Do końca nie wiedziałam, co tam jest, więc już to sprawdzamy. Dobra, mamy takie kwiatuszki. No myślę, że one mogą być trochę duże, jak do wyklejania, chyba że będę miała duży zeszyt. Nie wiem, na co one są przeznaczone. Okej, może być. Tutaj mamy jeszcze taką małą wersję tych kwiatuszków. Tutaj mamy jakieś karteczki chyba. Przypuszczam, że to też pewnie było zamawiane z jakiegoś Shaina, bo to wszystko Made in China. Tylko ciekawe, czy one są całe, czy one są takie... No na pewno do czegoś się przydadzą w tym. Tutaj kolejne takie karteczki. I kolejne. I kolejne. I kolejne. Tu mamy jakieś naklejki, tu są jakieś flakony. Kwiatki. I znowu te same flakony. Tutaj mamy taśmę taką z takim wzorkiem. Tutaj mamy kolejną taśmę z jakimiś owockami i kolejną szeroką taśmę, nie wiem z czym, chyba z tą dziewczynką, nie wiem. Tutaj mamy kolejną taśmę, o ta mi się bardzo podoba, nawet nie otwieram, bo to... I tu jest chyba druga taka taśma, co była zapakowana duża, czyli z jakimś tam, nie wiem czym, ale zawsze gdzieś to zużyję, czy do paczek pakowania, czy do czegoś. I tutaj mamy, co my mamy? A, mamy takie fajne naklejeczki. Tutaj z tyłu są ich wzory. Za to wszystko zapłaciłam 15 zł. I tu dostałam jakieś, nie wiem, czy to jest zawieszka do kluczy, czy co. Ta nie wygląda dość ciekawie, bo tu jakaś została chyba zdewastowana i tutaj ma kawałek urwany. Ale sam ten bryloczek jest spoko. Myślę, że mogłabym go w świnki z taką brzoskwinką gdzieś przyczepić. Bez tej... Ona jest ciężka w ogóle, ona jest jakaś szklana. Bez tej ciężkiej świni myślę, że spoko bryloczek. I tutaj jest
drugi. A i świnia nie ma nogi kawałka, bo widzę, że tu lata. Więc myślę, że bez tych świń by było spoko. No i to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Zapraszam Was na moje media społecznościowe, takie jak TikTok, Instagram. I teraz założyłam Twittera, więc możecie się do mnie odzywać na Twitterze. Próbuję coś częściej tam dodawać, bo na razie się wdrażam w tego Twittera. Ale serdecznie Was zapraszam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!